Cześć, witajcie w kolejnym filmie z cyklu wywiadów z Indeksem w kieszeni. Moim dzisiejszym gościem jest Krzysiek. Cześć. Cześć, witam. Krzysiek, prowadzisz zajęcia przygotowujące zarówno do olimpiad, jak i do matur, czy do egzaminu ósmoklasisty, wszystkie z języka polskiego. Ale zanim do tych zagadnień przejdziemy, to jestem pewny, że nasi widzowie chętnie usłyszeliby parę słów na twój temat. Powiedz nam proszę na przykład, gdzie studiujesz? Aktualnie na Uniwersytecie Warszawskim. A jaki kierunek tam robisz? Teraz się zajmuję dwoma, filologią polską i filozofią, no i to zresztą odpowiada moim ogólnym zainteresowaniom, bo staram się łączyć ze sobą te dwie dziedziny. Jasne, no to w takim razie powiedz, skąd wzięło w ogóle się to zainteresowanie? Czy był to jakiś moment, w którym doznałeś olśnienia, czy był to raczej bardziej taki naturalny proces, w którym to zainteresowanie coraz bardziej się zwiększało? Generalnie to jest dosyć późne zainteresowanie, bo przez dużą część swojego życia sądziłem, że się będę zajmował raczej dziedzinami ścisłymi i zresztą nawet jeszcze w liceum chodziłem do klasy biologiczno-chemicznej. Natomiast mniej więcej na etapie drugiej klasy liceum spotkałem naprawdę świetną polonistkę, która na tyle mnie zainteresowała tą tematyką, że uznałem, że wolałbym się zająć właśnie tym, a z kolei jeszcze rok później spotkałem wybitnego nauczyciela filozofii, który spowodował, że chciałem ze sobą te dwie dziedziny połączyć, no i od tamtego momentu właśnie stwierdziłem, że chciałbym po pierwsze zajmować się i tym, a po drugie poszukiwać jakichś wspólnych nici, powiązań, które te dwie dziedziny łączą. No i w ten oto sposób się znalazłem właśnie na tych dwóch kierunkach studiów. No dobra, to przejdźmy już do samych tematów związanych z egzaminami. Mowa tutaj zarówno o egzaminie maturalnym, jak i egzaminie ósmoklasisty. Powiedz nam proszę, jak wygląda sama struktura arkuszy maturalnych i ósmoklasisty? Zacznę może w takim razie od arkuszy maturalnych. Jeżeli chodzi o zakres podstawowy, to w formule nowej maturalnej, czyli 2023, nastąpiły bardzo istotne zmiany i aktualnie arkusz składa się z trzech elementów, to znaczy po pierwsze z języka polskiego w użyciu, polegającego na przeczytaniu dwóch tekstów, do których następnie należy rozwiązać polecenia. One się tyczą albo dwóch tekstów jednocześnie, albo tekstów pojedynczych, czasami też wymagają odniesienia do wiedzy ogólnej. Następnie jest część, która zwie się testem historyczno-literackim i tutaj z kolei trzeba się wykazać wiedzą z historii literatury z poszczególnych epok, zarówno z tekstów obowiązkowych, jak i z wiedzy ogólnej dotyczącej na przykład średniowiecza, renesansu i tym podobnych. No i część trzecia to jest wypracowanie. Tutaj do wyboru są najczęściej dwa tematy, natomiast forma zarówno jednego, jak i drugiego tematu jest ta sama, jest to po prostu wypracowanie. W aktualnej formule nie ma tutaj żadnej dalszej specyfikacji typu rozprawcza, interpretacja czy cokolwiek podobnego. Natomiast jeżeli chodzi o formułę egzaminu ósmoklasisty, to ona jest dwuelementowa. Składa się po pierwsze z testu zwanego również najczęściej czytaniem ze zrozumieniem. Tam są dwa fragmenty, do których następnie są sformułowane zadania. Jeden z tych fragmentów to jest najczęściej kawałek lektury obowiązkowej. Drugi fragment to jest najczęściej fragment tekstu związanego z wiedzą o języku, albo wiedzą ogólną, albo publicystyka, czyli fragment jakiegoś tekstu dziennikarskiego. Do tego są polecenia, które odnoszą się zarówno do tekstów, jak i do wiedzy ogólnej. No i następnie w części drugiej arkusza należy sporządzić znowu wypracowanie. Ono może mieć charakter twórczy albo argumentacyjny. Twórczy to znaczy opowiadanie, natomiast argumentacyjny to znaczy rozprawcza. Znowu ze względu na aktualne dostosowania są tylko te dwie formy możliwe, tylko one mogą się pojawić na egzaminie. W przyszłych latach tych form będzie nieco więcej. Jasne, a z twojego doświadczenia jak to wynika? Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o trudność dla uczniów związaną z tymi zadaniami? Które z tych części egzaminu jest najtrudniejsza? Najczęściej uczniowie mają, jeżeli chodzi o licealistów, najwięcej problemów mają z testem historyczno-literackim, ponieważ on wymaga dosyć twardej, powiedziałbym, wiedzy, wymaga po prostu posiadania konkretnych umiejętności, konkretnych na przykład znajomości terminów i to powoduje, że często uczniowie zapominają, o czym powinni w danym miejscu napisać. Inna też kwestia jest taka, że poziom tych zadań jest po prostu wysoki, one wymagają często naprawdę szczegółowych wiadomości i sporo w związku z tym ćwiczymy właśnie tych zadań na naszych kursach, bo one bywają najbardziej problematyczne i pisanie wypracowań też oczywiście nie należy do rzeczy łatwych. Niektórzy mają w tym większą swobodę, inni mniejszą, natomiast na podstawie własnego doświadczenia jako osoby już sprawdzającej te prace od dłuższego czasu, mogę powiedzieć, że jest tutaj bardzo sporo problemów, głównie na płaszczyźnie stylistyki, a także na płaszczyźnie na przykład znajomości niektórych lektur obowiązkowych. Jasne. Często bywa tak, że uczniowie odkładają przygotowania do tych egzaminów na ostatni rok, czyli na klasę maturalną lub na klasę ósmą. Czy twoim zdaniem jest możliwe solidne przygotowanie się tak naprawdę od września roku, w którym mamy maturę czy egzamin ósmoklasisty?
Jest to wykonalne, co prawda z trudem i na pewno wymaga wtedy odpowiedniego ukierunkowania, natomiast jest wykonalne. No przede wszystkim wymaga to od ucznia dużego skupienia nad tym, co na przykład powinien wiedzieć z poszczególnych lektur, również skupienia nad umiejętnościami, które powinien opanować. No jeżeli odpowiednio się uporządkuje te wiadomości i następnie też odpowiednio się ukształtuje te umiejętności, to nie jest ich aż tak wiele, żeby one nie były możliwe do opanowania w przeciągu jednego roku. No tylko właśnie trzeba skupić się nad tymi konkretnymi zagadnieniami. No i tutaj znowu te kursy, które chociażby proponujemy w zakresie matury czy egzaminu ósmoklasisty, właśnie mają to na celu, żeby z każdej lektury, z każdego zagadnienia teoretycznego, ze wstępów do epok i tym podobnych, wybrać to, co jest rzeczywiście potrzebne, to, co może się pojawić na egzaminie. No i dzięki temu przygotowanie w przeciągu jednego roku rzetelne staje się rzeczywiście wykonalne, aczkolwiek oczywiście wymaga całkiem dużego zaangażowania i sporej ilości pracy ze strony ucznia. Jasne, myślę, że uspokoiłeś w tym momencie część widzów, która dopiero będzie zaczynała swoje przygotowania, będąc w ostatniej klasie. No ale tak jak powiedziałeś, wymaga to intensywnej pracy, między innymi może to się odbywać na naszych kursach, więc teraz przejdźmy już do tego zagadnienia. Jak wyglądają te przygotowania, które prowadzisz ty czy twoi koledzy? No więc tak, jeżeli chodzi o nasze przygotowania, to oczywiście dążą one do takiej kompleksowości w zakresie spełnienia wymogów maturalnych, w związku z czym skupiamy się z jednej strony na omawianiu lektur obowiązkowych, z drugiej strony na ćwiczeniach związanych z tymi zagadnieniami pochodzącymi z tych poszczególnych lektur, ponadto też praktyka w zakresie pisania prac, wreszcie także czytanie ze zrozumieniem, które też jest istotną umiejętnością, jeżeli chodzi o te egzaminy. I na te wszystkie zagadnienia poświęcamy czas w trakcie naszych spotkań, jeżeli chodzi o zajęcia w formie webinarów albo zajęcia stacjonarne i też są te umiejętności i ta praktyka uwzględniona oczywiście w kursie learningowym. Tutaj skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby nie pominąć żadnej lektury obowiązkowej, żeby z każdej z nich wybrać te najważniejsze zagadnienia, one są opracowane w postaci prezentacji. No i następnie skupiamy się na znowu elaboracji wiedzy. Temu służą m.in. zadania zaliczeniowe, które są wzorowane właśnie na formule egzaminacyjnej, w związku z czym wymagają bardzo podobnego stylu myślenia, jaki pojawia się na maturze. Też uczniowie mają dostęp do dodatkowych nagrań, w ramach których mogą obejrzeć właśnie jeszcze dodatkowe zadania, mogą wysłuchać komentarzy do tych zadań, w związku z czym okazji do ćwiczeń jest bardzo wiele. No i też oczywiście, tak jak wspominałem o tej praktyce pisania, również to jest uwzględnione w kursie, każdy uczeń chętny może pisać wypracowania, może liczyć następnie na ich sprawdzenie. No i znowu moje doświadczenie podpowiada, że to jest bardzo pomocne, bo wielu uczniów od swoich nauczycieli w szkołach dostaje komentarze do pracy, które na przykład polegają na tym, że nauczyciel wpisuje na marginesie styl, ort, jęs i to uczniowi mówi delikatnie rzecz ujmując niewiele, natomiast no, my ze swojej strony oferujemy szersze komentarze, ja na przykład wskazuję na to, co powinno się zmienić, żeby na przykład w danym miejscu już nie było więcej błędu stylistycznego albo błędu językowego, następnie recenzje do całej pracy i propozycje punktacji, to znaczy ile moim zdaniem dana wypowiedź otrzymałaby na egzaminie maturalnym. Jasne, no czyli faktycznie kurs ma również ten wymiar praktyczny w dużej mierze, który być może nie jest w 100% pokrywany w szkołach. Natomiast powiedz mi jeszcze, czy jesteś w stanie zidentyfikować, które z zagadnień sprawdzane na tych egzaminach jest dla uczniów najtrudniejsze? Już nie mówimy o strukturze zadań, tylko o konkretnym zagadnieniu. Jeżeli chodzi o konkretne zagadnienie, to na przykład bardzo problematyczna jest notatka syntetyzująca, która się pojawia w egzaminie w zakresie podstawowym w pierwszej części. Ona zawsze dotyczy dwóch testów i ona jest o tyle trudna, że żeby ją sporządzić, to trzeba te testy porównać, trzeba wskazać na wspólnotę albo rozbieżność stanowiska istniejącego w tych testach, trzeba również zrelacjonować bardzo pokrótce poglądy wyrażane przez jednego i przez drugiego autora. No i z mojej dotychczasowej praktyki wynika, że to jest bardzo problematyczne, jeżeli chodzi o formy wypowiedzi, a gdybym też miał wskazać jedno zagadnienie z literatury, to tutaj myślę, że takimi tekstami najtrudniejszymi są teksty romantyczne, głównie z tego powodu, że one są skomplikowane, żeby je zrozumieć, to trzeba też uwzględnić różne ich założenia filozoficzne, jest tam mnóstwo różnych koncepcji związanych na przykład z dziejami naszego narodu, czy to mesjanizm, czy to winkelizm i tym podobne. No i siłą rzeczy temu poświęcamy w trakcie naszych spotkań bardzo wiele czasu.
czasu zawsze staram się tutaj, żeby to było wyłożone z jednej strony możliwie szczegółowo, z drugiej strony ze wskazaniem najważniejszych elementów, no i tak, żeby uczniowie na przykład, nie wiem, zrozumieli po naszych zajęciach, czym jest mesjanizm, bo to, jak wiadomo, jedno z kluczowych pojęć z romantyzmu. Jasne, no dobra, no to w takim razie słyszę, że ten kurs również jest w stanie zapełnić te luki, które być może najczęściej się pojawiają wśród uczniów. To zbliżając się już powoli do końca naszego spotkania, chciałem Ci zadać pytanie, czy jest jakaś taka może konkretna wskazówka lub porada, której udzielasz kursantom, no, która pozwala ich być może uspokoić przed stresującym egzaminem, a z drugiej strony uniknąć części błędów, które można popełniać. Mhm. Jedna i bardzo konkretna porada, która jest związana z tym, jak patrzę na to, jak uczniowie na zajęciach często udzielają odpowiedzi na stawiane im pytania, jest taka, że nie wszystko trzeba ubierać koniecznie w siatkę pojęciową. To znaczy na egzaminie bardzo często wcale się od uczniów nie wymaga tego, żeby użyli na przykład pojęcia z izmem na końcu, czy to witalizmu, czy to eskapizmu, czy to dekadentyzmu i tym podobnych, tylko bardzo często wystarczają odpowiedzi opisowe. Uczniowie często mają taki syndrom, że w ogóle nie udzielają w tym momencie odpowiedzi, bo uważają, że jak nie znają izmu, to automatycznie odpowiedź nie będzie uznana za poprawną, a tymczasem nie. Często wystarczy po prostu opisanie tego, co się wie, albo tego, co się myśli na temat danego tekstu i to jest już wtedy odpowiedź poprawna. Także zachęcam do tego, żeby nie wątpić swoją wiedzę i żeby się nie przerażać tym, że na przykład nagle tej wiedzy ktoś nie potrafi ubrać w odpowiednie pojęcie, bo to często nie jest w ogóle wymagane. Jasne, no dobra, no to dziękuję Ci w takim razie za odpowiedzi. Myślę, że dzięki takiemu kursowi oraz wskazówkom, które na pewno pojawiają się w trakcie przygotowań, wszyscy będą w stanie jak najbardziej skutecznie zdać zarówno egzamin maturalny, jak i egzamin ósmoklasisty. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.